A dzisiaj dowiemy się, co to są fundusze private equity. Są to firmy, które zajmują się skupywaniem firm w celu ich podniesienia wartości od sprzedaży w późniejszym terminie. Na tym właśnie zarabiają. Kiedyś uważałem te firmy za rekiny biznesu, które dopadały małe firemki, a następnie unicestwiały je i sprzedawały z zyskiem. Wojciech Moszczyński, K12. Zapraszam. Studiowałem w latach 90. i wychowałem się na literaturze typu Wall Street, gdzie głównym tytułem były tytuły typu Chciwość jest dobra. Bardzo fajnie. A w tym czasie właśnie działały fundusze private equity. Krótko po studiach zajmowałem się wykupywaniem firm, ale nie dla funduszu private equity, tylko dla dużego koncernu, który potem miał zamiar sprzedać te firmy innemu koncernowi. Zachowywaliśmy się bardzo podobnie jak firmy typu private equity. Jednak ja w tamtym czasie uważałem, że private equity to prawdziwe rekiny, które są bezwzględne, działają w sposób wyrachowany, bezwzględny i bez emocji. Przypominały mi te firmy wielkie rekiny, które krążyły nad głową przerażonego nurka. Dużo się od tego czasu zmieniło i w tym odcinku chciałbym o tym opowiedzieć. No dobrze, to co to jest private equity, fundusz typu private equity? Spotyka się kilku facetów, kilku biznesmenów z doświadczeniem i zakładają sobie po prostu spółkę. Nazywają ją jak chcą. Spółka ta to tak zwany general partner, czyli jakby spółka, która będzie za chwilę ubiegała się o fundusze. Jeszcze jedna ważna uwaga, private equity, czyli kapitał prywatny, to jest spółka, która nie jest notowana na giełdzie, tylko należy do tych właśnie biznesmenów. Mamy więc firmę matkę, general partner, i teraz zaczynają się schody. Prawdziwym wyzwaniem dla biznesmenów jest zdobycie funduszy. Fundusze udzielane są przez instytucje takie jak banki czy firmy ubezpieczeniowe, również przez wielkich inwestorów, wielkich bogaczy. Uzyskanie funduszy jest bardzo trudne, ponieważ wiąże się z zaufaniem. Tak więc każdy by może chciał założyć firmę typu private equity, ale aby zdobyć kapitał na zakup firm, trzeba mieć duże wpływy i cieszyć się wielką renomą. Jeżeli już instytucja udzieli takiego funduszu, nazywana jest w funduszu private equity limited partner, inaczej mówiąc, partner o ograniczonych możliwościach, o ograniczonych wpływach. Innymi słowy mówiąc, firma ubezpieczeniowa czy bank udziela pewnego rodzaju kredytu, pożyczki firmie głównej, która kupuje firmy. Pieniądze firma główna, czyli general partner, pieniądze dostaje w momencie, gdy następuje finalizacja zakupu firmy. Nie wcześniej. Nie dysponuje tymi pieniędzmi i zastanawia się, na co wydać, tylko najpierw znajduje firmę, a potem uzyskuje pieniądze od firmy ubezpieczeniowej czy innego rodzaju instytucji, która jest w stanie zapłacić takie wielkie pieniądze. Bardzo ważna uwaga. Limited partner, czyli instytucja, ma ograniczony wpływ na decyzję general partner, czyli naszych biznesmenów, ale pożycza pieniądze na określony czas i żąda zwrotu w określonym, wyznaczonym w umowie czasie. Tak więc mamy naszych biznesmenów, którzy założyli sobie firmę, znaleźli instytucje, które udzieliły im kredytu, zaufania, które obiecały, że zapłacą za wszystkie firmy, które oni będą chcieli kupić, ale te instytucje powiedziały, że zrobią to, że żądają spłaty kapitału po jakimś okresie. Zazwyczaj okres ten to 10 lat.
I teraz zaczynają się łowy. Panowie zaczynają szukać firm z potencjałem, kupują te firmy i zaczynają podnosić ich wartość. Zazwyczaj w pierwszych 3 latach znajdowane są firmy i tworzony jest swego rodzaju portfel inwestycyjny. Ten portfel inwestycyjny następnie jest wzbogacany, czyli wartość poszczególnych firm jest podnoszona przez dobre zarządzanie, przez odpowiednie trafne decyzje biznesowe. Po 10 latach, po tym okresie 3 lat następuje sprzedaż tych firm. Na sprzedaż dają sobie również tam 2-3 lata. Po tym okresie następuje zwrot kapitału do instytucji. Zazwyczaj instytucje przyjmują i przedłużają linie kredytowe dla takiego funduszu. Co więcej, cieszący się renomą fundusz private equity może pozyskiwać fundusze z innych źródeł, to znaczy z innych instytucji. Innymi słowy mówiąc, następuje kumulacja kapitału i taka firma zaczyna budować kilka, private equity zaczyna budować kilka portfeli inwestycyjnych, część z nich sprzedaje, część z nich buduje i trwa to nieustannie. Ciekawy jest też sposób rozliczania funduszu private equity. Otóż menadżerowie, czyli założyciele firmy, dostają 2% prowizji od zainwestowanego kapitału. Z drugiej strony limited partner dostaje 20% od zysku brutto z tytułu zarządzanych firm. To co istotne, to też sposób budowania portfeli inwestycyjnych. Firmy private equity nie kupują tylko słabych firm, żeby je podnieść. Kupują też mocne firmy, które cechują się niskim ryzykiem. Jeżeli mówimy o wysokim ryzyku, kupują startupy, wtedy występują jako fundusze typu venture capital albo angel investors. Tak więc, czy fundusze private equity to takie rekiny, które dopadają kogoś, aby go zjeść i na tym zarobić? Na pewno są fundusze, które działają agresywnie, są też fundusze, które działają łagodnie. Niewątpliwie fundusze private equity to mistrzowie zarządzania kapitałem, mistrzowie podnoszenia wartości firm, rynkowej wartości firm. Od takich firm, od takich menadżerów możemy się tylko uczyć, jak postępować z naszymi firmami, które chcemy sprzedać. Firmy private equity oczywiście mogą stosować wrogie przejęcia, wykupy lewarowane i tak dalej, różne mechanizmy finansowe, które wydają się być okrutne. Tak naprawdę spójrzmy na to z innej strony. Nikt nie zostaje pozbawiony własnej firmy, nie otrzymując za nią godziwych pieniędzy. Nikt nie zostaje na lodzie. To jest po prostu biznes. Kapitał musi zarabiać. Jeżeli ktoś jest nieefektywny, to może zostać w jakiś sposób pozbawiony zarządzania firmą, ponieważ kapitał jest kapitałem, który powinien być efektywnie wykorzystywany. Tak więc fundusze typu private equity to po prostu kolejne podmioty, które zwiększają efektywność kapitału, które zwiększają efektywność gospodarki. Wojciech Moszczyński, K12. Dziękuję za uwagę i do widzenia.